Myślę, że jest wiele dróg, wiele ulic takich do generalnego remontu typu Kierzyńska, Wyszyńskiego. To są takie ulice, gdzie jest przykro jeździć samochodem. No Łódzka też. To są takie trzy w zasadzie główne ulice do kapitalnego remontu. W stosunku do innych lat nie ma aż tyle. W miarę jest... Pewnie, że się zdarzają po zimie każdej jednej, ale w tym roku nie ma aż tak wiele i takich wielkich, jak to było w poprzednich latach. To łatanie to takie półśrodki są. Nie widzę czegoś takiego na zachodzie, żeby coś takiego ktoś robił. Pozimowe naprawy dróg. Tutaj mamy taką sytuację, że często jest to gdzieś krótkotrwałe utrudnienie załatania jakiegoś ubytku po to, żeby nie stanowił niebezpieczeństwa. Z takich większych prac naprawczych możemy się spodziewać utrudnień na ulicy Bur w ciągu tej ulicy między Niepodległości a ulicą Jagiellońską. Musimy uważać szczególnie tam, gdzie są realizowane inwestycje, bo tam utrudnienia są długotrwałe i związane zwyczajowo również z tymczasową organizacją ruchu.